Ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat, co wy ludzie mówicie ogółem. Czy ja mogę wstanąć, czy mogę usiąść, ale ogółem, czy jest ziemia płaska? Płaska? Ja byłem na Księżycu prawie i po prostu Księżyc patrzył na ziemię, ale ziemia, czy jest płaska? Czy jest stół płaski? Ale ziemia, czy jest płaska? Ludzie ogółem, zastanówcie się. Ja byłem ostatnio na Księżycu i spadałem, czy na ziemię płaską, czy na kulą odporną od płaskiego. Ja nie wiem jeszcze. Ogółem spotkałem człowieka takiego wspaniałego i to nie był człowiek. To był żubel sarną. I spadłem na żubra. I on powiedział, nie, to nie za bardzo jest płaska ziemia. To jest półokrągła. Ale ja mówię, co ty pierdolisz? To musi być inaczej. Jak inaczej? On mówi do mnie, inaczej? Jak inaczej? Mówi, inaczej? Mówi, inaczej? Jak inaczej? Ktoś wymyślił ziemię. Czy jest płaska? Ja mówię, co ty pierdolisz, kurwa, kłopoty? Jak jest półokrągła, a ze strony jest okrągła. I oni zaczęli się myśleć, o cholera. Dobry człowiek. Ja mówię, tak myślę, to dobry człowiek? Popatrzcie na historię, na którą niektórzy lecieli na Księżyc, polecieli dalej i prądowali na żubrach. To ja byłem ostatnio na Księżycu, okrągła, a Słońce się obraca, na czym się obraca? Na płaskim? To kurwa musiałoby mieć 100 lat. To musi być coś okrągłego. I po prostu ja chciałem się na ten temat wypowiedzieć, bo ja nie jestem historykiem, bo ja byłem tam i jestem tutaj i po prostu i pewne rzeczy świat nauczył mnie i po prostu chciałem wam powiedzieć, że zastanówcie się, czy jest ziemia okrągła. Ja myślę, że jest pół okrągła, a nie, to musi być, ona musi się przewracać, musi mieć oś jakąś. A jaką oś? Ja nie wiem, odsłonia? Nie wiem. I po prostu powiem wam, że zastanówcie się. Mam pytanie do pana. Tak? Panie... Spadłaś? A byłeś na Księżycu? Nie byłem na Księżycu, ale chcę zadać... Nie będzie. Ale chcę zadać dla pana pytanie. Kto zatrzymał Ziemię, a kto zatrzymał Słońce? Jaki człowiek? Orbit. A nie, bo nie zgadza. Nikolaj Kopernik.
A Orbit, to on był Orbitem. A nie, Kopernika każdy zna, że on tam był. A to był, a wiadomo, co ja powiedziałem. I po prostu... A to Ziemia nie jest okrągła? Tylko płaska? Jak oni mówią? Co oni tam pierdolą, że jest płaska? A księżyc kurwa? A to jest pierdolenie? Nie wiem. Spyta się. Ale przepraszam, ale jak tam pan był na księżycu, to pan wyjął czy tam? Tu, jakby pan nie wiem. Pierdolenie się? Tam robię? Jest dobre rżnięcie. A czego? Nie wiem, osła. O! Tam osły też biegają. A to tam osłupie? To pytaj się Orbity. A jakiego? Tam, który był. To ty byłeś, no to jest Orbity. A, to ja nie muszę cały prawdy mówić. Ale czego? Ja żubra wolę. Chodź. Jak ja byłem tam na górze i pływałem na żubra. Z góry? A co? Nie mogłem? A co? A ile lat pan leciał na żubra? Ile lat? O, moment jest. Co? Raz, raz, raz. O, siema. I pijemy sobie żubra. A ile pan wypił żubru? Interesuj się. Zobaczmy. O, przepraszam. Nie wypił. Ja się pomyliłem z pytaniem. Ile pan razy skakał na żubra? Raz skoczyłem, to miałem żubra. Ale przepraszam, jeszcze mam pytanie. A tam żubrycy są? To spytaj się ich. Nie, ja chciałem pana się spytać się, panie kosmonauto. Tam jest wspaniały świat. Pamiętaj. Lepszy jak tu? Żebyś tam był na górze. Spadał z księżyca albo dalej, to byś zobaczył, które żubry teraz się mieszają. Czym? Z misiami polarne. A ja myślę, że żubry się mieszają jak grosz z kapustą. To co mi? Ja tego nie słyszałem. Grosz z kapustą, panie Orbity, czy nie? Jeszcze tego nie słyszałem. Ale tam grosz z kapustą jedą, czy nie? Nie. Grosz to niektórzy z tego mają... Czego? Zależy od żołądka, pamiętaj. A tam żołądków nie mają? Mają, ale gro... Nie, no pan powiedział, że... Tak. Że zależy od żołądka. Ale... To tam mają żołądki, czy nie mają Orbity? Ale z kim pan rozmawia? Majorem. Majorem... Przepraszam, nie z majorem, ja cię pomyliłem. Przepraszam bardzo. Tym, z kosmonautą. Oj, jakich kosmonauta? No jak pan tam był, to kosmonauta się nazywa. Ja jestem światowy człowiekiem, pamiętaj. Światowy? Każdy człowiek polski mnie zna. Karolinka! Karolinka to jest... Karolinka, to ten człowiek plecie. On chyba koszałkę, kołbiałki plecie. Tak. Ty, w Białce był. Ja w Białce nie byłem. No. Tylko on plecie koszałki koło Białki. Chyba. A pan tam nie zagląda, nie? Lądki chodzą. Pan tam nie zagląda do niej. Ta zabronione. Bo pan coś tam szukasz u niej. A co? Ty chcesz... Panie Pawle! Ty ją szukasz! No stop! Taka dziura wielka! Trzy dziury wielkie! A to pan... Ja rozpierdoliłem?
przepraszam. Także to powiedziałem. To ja rozpierdolę, mi nie ma dzień, dwa, a ty kurwa ją. No właśnie, mi nie ma, ja się nudzę, ty, a ty przychodzisz po cichu, raz, dwa, trzy, zrobisz i uciekasz do razu. Ja nie chcę powiązywać, taka dziura jest jedna i druga rozpierdolona. To weź popraw. Nie, bo sama jest to banana. Co? Jajco. Jajko to u kury, ko. Nie wpierdala się w mój interes. A ja nie wpierdalałem. To twoja jest, kurwa. To nie moja. Gospodynia, która wali i nogę zagina. Ale jak zgina nogę, to ją, nie wiem, szturasz trochę, bo znikasz. Nie a kobieta, co, z kobietą co się robi? Czego szturasz, nie? To jest prawda. O, powiedzieliście, że ja ją szturach się. No, stop. A panie Bartko? Czy tam się układa? Proszę, tej kobiety nie. A czemu? Czy to... A kobiety się nie kocha? Przepraszam. Tak? Ciężko. A czemu? Co? Ciebie. Jo? A bo ty ją kochasz bardzo. Bo kochasz ją. Dobrze ci ten, jak to się mówi, ciurek stoi. A to nie pada? Mordę rozjebałeś, tupę rozjebałeś, kipkę rozjebałeś. Co dalej będzie? Jest co? Trochę kulturki. No, kulturki? Tak. Ale dlaczego tą kobietę przyprowadzasz tą? No, twoje kobieta. Przepraszam bardzo. Przepraszam, a mnie nie obrażam. Obrażam? Tak. Jak ty ją przyprowadzasz? Jak ty idziesz z nią do tego pokoju, ona leży, a ty idziesz, kleisz i a ty do mnie mówisz, no, ty kurwa jesteś narkomanem.